Miały ścigu Tour de Pologne, którą kiedyś na prośbę Czesława Langa napisał zespół, który wszyscy znacie. Oni nazywają się Skaldowie. A dzisiaj Czesław Lang, Paweł Silbert, prezydent miasta Jaworzno na starcie trzeciego etapu. Czesław! Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie tutaj na tym starcie. Dziękuję za to, że jesteście, żeby podziwiać kolarzy, żeby kibicować całemu peletonowi, a szczególnie no, mamy tutaj wielu, wielu fantastycznych polskich kolarzy z Rafałem Majką na czele, także będzie okazja, żeby ich tutaj zobaczyć, żeby sobie wziąć autograf, może zdjęcie zrobić. Także wielkie dzięki za to, że jesteśmy tutaj razem i możemy to zrobić. Oczywiście panie prezydencie, panu chciałem podziękować i całemu zespołowi, który wspólnie z nami przygotował ten start. No i myślę, że oprócz tych emocji jest na pewno fantastyczna promocja też dla miasta Jaworzna. Dzień dobry, szanowni państwo, z nami Czesław Lang, Tour de Pologne. Jeszcze raz z gromkimi bramami witamy pana Czesława. Bardzo się cieszę, że państwo odpowiedzieli się tak tłumnie na nasze zaproszenie. To tylko potwierdza, że oferta kierowana dla państwa ma sens. A tutaj jeszcze bym bardzo chciał wokół nas, czy koło nas widzieć szefa jaworzyńskiego teamu rowerowego z małżonką. Damy szansę może. Proszę państwa, za chwilę będzie prezentacja naszego etapu. Będziemy wszyscy kibicować kolarzom, a później jeszcze nie kończymy i ci z państwa, którzy będą mieli ochotę, zostają na rynku i będą dalej cieszyć się, ja może się rowerowe jak mało kiedy. Bardzo, Paweł Silbert, prezydent miasta Jaworzno, Elżbieta Lang do nas dołączyła, małżonka Czesława Langa, związana z kolarstwem, organizatorka Tour de Pologne amatorów, dyrektor do spraw kontaktów z mediami firmy Lang Team. No i bez niej, bez Czesława i bez prezydenta również nie byłoby nas dzisiaj w Jaworznie. Kochani, zapraszam na scenę teraz, panie prezydencie, bo mamy jeszcze trochę pracy. Panie prezydencie, zapraszam na scenę, bo już zawodnicy dojeżdżają. Gazprom Rusvelo. Come on over, come on. Zapraszam również zwycięzców konkursu. To tak będziemy teraz to robili, no wszyscy razem. Raz Czesław Lang, prezydent Jaworzna, no i zawodnicy. Polskich teraz składa Paweł Brud z firmy z Gazprom Rusvelo, z drużyny Gazprom Rusvelo. A ja ponownie zapraszam Bumiyuki Bepu. Bepu Bumiyuki już również dojeżdża. Prezydenta miasta Jaworzno, Czesława Langa, zapraszam. Halo Czesławie. Zapraszam do nas panią Adriannę Gołas, pana Ryszarda Piechówkę. Bumiyuki Bepu, how are you? Very good? Yeah. This is your second, third, fourth time in Poland? No, already seven times. Seven times in Poland! How do you like it, our spectators? Oh, I love it, because every year is more and more the spectators and then people love cycling now, so it's amazing. Bepu Fumiyuki mówi, że z każdym rokiem mamy coraz więcej publiczności, jest coraz fajniejsza! A dzisiaj jesteśmy w Jaworznie, Jaworzno na cześć Fumiyuki Bepu, 3, 2, 1! Dziękuję! Dobrze, Adrianna jest. Tutaj, kochani, mamy jeszcze zawodników w Czesławie. Zapraszam na scenę. Zapraszam na scenę. Zapraszam również pana Tadeusza Kaczmarka, panią Monikę Bryl, zastępców prezydenta miasta. A jeśli jest z nami pan poseł Dariusz Starzycki, to również zapraszam, panie pośle, bo to jest ta okazja. Słuchajcie, musimy stanąć w słońcu. No nie ma rady, bo tam kolarze będą przechodzić, a my mamy teraz uroczystość przekazania roweru w tymże wyścigu. Czesławie zapraszam, panie pośle, pani prezydent, panie prezydencie. Dzisiaj cała ekipa, silna ekipa z Jaworzna. Tutaj odbywał się 23. wyścig rowerów górskich na 10 km i to są Czesławie zwycięzcy. To jest pan Ryszard i pani Adrianna. No i teraz o tym wyścigu i o nagrodach pan prezydent. Szanowni państwo, tradycją naszego miasta jest organizowanie wyścigu rowerów górskich. Dzisiaj w nagrodę dwa fantastyczne rowery Kolnago.
warto byłoby zapytać zwycięzców, czy się z tego cieszą. Ale są zajęci. Nie, nie, nie są zajęci. Adrianna, czy się cieszysz ze zwycięstwa, zapytał pan prezydent. Bardzo się cieszę. Że Ryszard? Oczywiście. Ryszard, to od razu widać, że to kolarz, a Adrianna myślę, że na początku swojej kolarskiej drogi. No ja tak rekreacyjnie jeżdżę. Ale jeździsz na tyle rekreacyjnie, że tą nagrodę wygrałaś. Także brawo, brawo. Co te rowery teraz prosilibyśmy, żeby nam podano na momencik? Rowery dla Adrianny i dla Ryszarda. Proszę o przekazanie roweru, panie prezydencie, dla Adrianny, Czesławie dla Ryszarda. Oto zwycięzcy 23. wyścigu rowerów górskich, a ja chciałbym wam jeszcze jedną osobę zaprezentować. Wiolu, zapraszam do przodu. Oto jest Wioleta, pani, dziewczyna, która wygrała konkurs w Jaworznie na twarz wyścigu Tour de Pologne. Wiolu, jak się czujesz w roli oficjalnej hostesy Jaworzna na Tour de Pologne? Czuję się wspaniale i jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę reprezentować nasze piękne mieszkanki Jaworzna. I zapraszam wszystkich do gorącej zabawy w tym pięknym sportowym wydarzeniu. Do kibicowania. Wiolu, dziękuję pięknie. To teraz ja jeszcze jedną rzecz tylko ogarnę i zwalniamy scenę dla kolarzy. To już jest tradycja, proszę państwa, że na każdym etapie gospodarzowi miasta przekazujemy, zapraszam na środek, koszulka lidera klasyfikacji generalnej, specjalnie przygotowana na okazję startu dzisiejszego etapu w Jaworznie. Od Czesława Langa dla pana prezydenta. Tak, panie prezydencie, no chciałem zostawić tą koszulkę lidera dla Jaworzna i podziękować, złożyć podziękowanie na pana ręce dla całego zespołu, który z nami przygotowuje ten wyścig, bo tak jak państwo widzicie, no kolarstwo nie jest łatwym sportem, jest bardzo widowiskowym, ale organizacyjnie te wszystkie place, drogi, to wszystko trzeba przygotować, zabezpieczyć, zmienić organizację ruchu. To wymaga prawie całorocznej pracy i bez współpracy z gospodarzami miast startowych, etapowych, premii, tam gdzie wyścig przebiega, po prostu byśmy nie byli w stanie tego zrobić. Także wielkie dzięki, panie prezydencie, dziękujemy wam, że tu z nami jesteście i chciałem zostawić na pamiątkę tę koszulkę. Proszę państwa, ta koszulka jest tak naprawdę dla wszystkich Jaworznian. Dla tych, którzy mniejszą, większą pracą się przyczynili do tego, że tutaj się dzisiaj cieszymy, bawimy. Ja chcę też szczególnie podziękować panu prezydentowi Kaczmarkowi, który tak naprawdę na operacyjnie tutaj wkłada w to ogromną ilość wysiłku. Panu dyrektorowi Sebastianowi Kuciowi. Pan też jest tutaj z nami. Bo bez wsparcia Miejskiego Centrum Kultury i Sportu pewnie też nie byłoby to możliwe. I wszystkim z państwa, że tutaj jesteście z nami, bo to jest chyba bardzo, bardzo istotne. Kochani, dziękuję pięknie. Dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie w Jaworznie. Panie prezydencie, my liczymy na to z Czesławem, że będziemy mogli do was kiedyś wrócić. Najszybciej za rok, proszę państwa. Tur de Pologne nas wraca. Kiedyś bodajże Lech Piasecki powiedział, że a może w końcu trzeba tutaj zrobić start i metę. Może to przed nami. Mamy kolejny powód, żeby do was wracać. Panie prezydencie, panie pośle, panie prezydencie Ryszardzie, Adrianno, dziękuję pięknie, Czesławie, tobie również dziękuję. Spotykamy się na starcie za niespełna pół godziny. No i pozdrawiamy całe Jaworzno. Jaworzno wie co ma robić. 3, 2, 1! Tak będzie dzisiaj na starcie trzeciego etapu 74. Tour de Pologne.